Witajcie. Już od 4 miesięcy na Ukrainie trwa wojna. Najeźdźcy próbują zająć terytoria, ścierając z powierzchni ziemi miasta i wsie, a ukraińska armia trzyma obronę, zadając miażdżące ciosy na wrogie pozycje. Myślę, że wielu z Was słyszało o udanej operacji Sił Zbrojnych Ukrainy pod Biłochorywką w obwodzie ługańskim. Ukraińskie siły zbrojne zaimponowały całemu światu swoimi skutecznymi działaniami wobec próby rosyjskich wojsk sforsowania Siewierskiego Dońca. Mimo zmasowanego ataku i prób przedostania się Rosjan na drugi brzeg Siewierskiego Dońca w obwodzie ługańskim, siły zbrojne Ukrainy nie tylko utrzymały swoje pozycje, ale także zniszczyły przeprawy pontonowe, a ponadto dużą liczbę siły roboczej wroga, sprzętu wojskowego, wyposażenia i tym podobnych. Wszystkie mosty na tej rzece zostały wcześniej zniszczone, więc teraz stała się przeszkodą nie do pokonania na drodze wojsk rosyjskich. Znaczna część linii frontu biegnie właśnie wzdłuż koryta Siewierskiego Dońca. Amerykański Instytut Badań Wojskowych w swojej najnowszej analizie wskazuje, że skala klęski na zachód od Siewierodoniecka podczas próby przeprawy przeraża nie tylko rosyjskie wojsko, ale także analityków i blogerów. W sieci pojawia się coraz więcej krytyki ze strony fanów Federacji Rosyjskiej skierowanej do rosyjskiego dowództwa. Nic dziwnego, że skala niekompetencji i całkowitego braku wyczucia taktycznego wśród rosyjskich generałów, którzy wysyłają jednostki ofensywne na zniszczenie przez dobrze zorganizowane ukraińskie wojsko, irytuje nawet zagorzałych zwolenników trwającej agresji. Jak to się stało, że ukraińska artyleria powstrzymała wszelkie próby wroga budowy przepraw pontonowych i zniszczyła nieprawdopodobną ilość wrogiego sprzętu? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta i polega na wykorzystaniu przez ukraińskie wojsko nowoczesnych technologii. Jeszcze na początku inwazji wielu miało obawy, że Rosjanie w ciągu kilku dni zajmą Ukrainę, ale ukraińska armia już 3 miesiąc stawia silny opór okupantom. Wojna na Ukrainie trwa, najeźdźcy ponoszą kolosalne straty. Wynika to zarówno z silnego ducha walki naszych obrońców, jak i nowoczesnej superbroni, której agresor nie posiada. Jedną z tych zalet jest system GIS-ARTA, stworzony przez Ukraińców system informacji o położeniu wojsk rosyjskich, zapewniający łączność dzięki pomocy transmisji satelitarnej Starlink, pozwala na zadawanie poważnych ciosów wojskom rosyjskim. W ciągu minuty od otrzymania żądania można już ostrzeliwać pozycję wroga. Nic dziwnego, że Kreml jest wściekły i grozi Elonowi Muskowi. Internet satelitarny Starlink stał się prawdziwym darem dla ukraińskiej armii od Muska, szczególnie biorąc pod uwagę jego wysoką cenę. Należy zauważyć, że łączność satelitarna jest aktywnie wykorzystywana w wojsku do komunikacji w trudno dostępnych miejscach. Starlink znacznie ułatwia te kwestie. System pomaga także ukraińskim oddziałom koordynować drony, które sieją zniszczenie i śmierć wroga z powietrza, a także śledzą jego ruchy. Ogólnie rzecz biorąc, system łączności i internetu na Ukrainie przetrwał i działa całkiem stabilnie. Trzeba pamiętać, że w gorących strefach, ze względu na ciągłą pracę zagłuszaczy, alternatywny system komunikacji jest nie tylko ważny, ale też konieczny. A system Starlink radzi sobie z tym zadaniem śpiewająco, jak zauważa The Telegraph. Zautomatyzowany system kierowania wojskiem GIS-ARTA, który sami twórcy nazywają Uber dla artylerii, łączy informacje z dronów, GPS, zdjęcia satelitarne, mapy ukształtowania terenu, dane o dostępności amunicji w jednostkach armii ukraińskiej i jest bardzo efektywnym narzędziem planowania, kontrolowania, przetwarzania i rozpowszechniania wyników działań rozpoznawczych, pozwalając na szybkie wykrycie i zniszczenie wybranych celów. Aplikacja została stworzona przez ukraińskich programistów w 2015 roku, a wojsko przyjęło ją z otwartymi ramionami. Czy ten system można porównać z Uberem? Tak, ponieważ innowacyjny system świadomości sytuacyjnej działa na tej samej zasadzie co usługa przejazdu, która łączy pasażera z najbliższym kierowcą. Tyle, że system GIS-ARTA łączy cele wojskowe z najbliższą jednostką artylerii, moździerzy lub jednostką rakietową czy dronami bojowymi.
Gdy jednostka zwiadowcza lub dron patrolujący dany obszar wykryje wroga, przekazuje swoje informacje do systemu, niczym pasażer w aplikacji Uber. Po przetworzeniu danych, system kontroli wybiera najbardziej optymalną metodę prowadzenia ognia, informując o tym najbliższe załogi artyleryjskie, jednostki z moździerzami lub dronami. Gdy sztab potwierdzi cel, zostanie on zniszczony precyzyjnym ostrzałem w ciągu 30 sekund. Ponadto ostrzał, w przeciwieństwie do tradycyjnego stosowanego przez armię rosyjską, pochodzi z różnych stron. Zamiast ognia standardowych baterii artylerii umieszczonych w jednym miejscu, atak przypomina raczej rój pocisków spadających niemal z każdego kierunku. Ponadto system ArtaGIS jest w stanie obliczyć, w którym momencie pocisk lub rakieta każdej jednostki trafi w cel i koordynować atak z różnych pozycji, tak aby trafić prawie jednocześnie. To znacznie utrudnia Rosjanom kontratak. Skuteczność systemu GIS-ARTA została właśnie potwierdzona w niedawnej operacji w pobliżu rzeki Siewierski Doniec. Około 20 minut po tym, jak jednostka zwiadowcza potwierdziła budowę rosyjskiego mostu pontonowego, ciężka artyleria wkroczyła do walki z siłami agresora, a następnie interweniowały siły powietrzne. Wróg aktywnie używał dymu, aby ukryć swoje działania, ale to mu nie pomogło. Najeźdźcy, którzy próbowali przeprawić się przez rzekę, zostali całkowicie pokonani. W ciągu 2 dni Rosja straciła około 80 jednostek pojazdów opancerzonych. Na podstawie analizy zdjęć lotniczych oszacowano, że wojska ukraińskie zniszczyły 73 czołgi T-72 i T-80, bojowe wozy piechoty, nowoczesne transportery opancerzone MTLB, łodzie oraz inny sprzęt inżynieryjny do budowy przeprawy pontonowej. Na dany moment jeszcze długo nie będą w stanie stworzyć przeprawy, choć już teraz pojawiają się wątpliwości, czy w ogóle są do tego zdolni. Oczywiście system GIS-ARTA świetnie pracuje zarówno ze starymi, nawet sowieckimi typami stanowisk artyleryjskich 152 mm, jak i z nowoczesnymi natowskimi haubicami 155 mm, które zostały przekazane Ukrainie przez zachodnich partnerów. To właśnie one działają teraz najskuteczniej na wszystkich odcinkach frontu, niszcząc rosyjskie czołgi, wozy bojowe piechoty i artyleryjskie jednostki. Stany Zjednoczone, Kanada i Australia przekazały już Ukrainie haubice 155 mm M777 i mówimy tu o ponad 100 jednostkach i setkach tysięcy pocisków do nich. Niektórym może się wydawać, że przekazanie zwykłych armat na kółkach wygląda słabo, jednak bez wątpienia jest to rozwiązanie niezwykle pragmatyczne i wielce efektywne. Zacząć należy od tego, że M777 jest najnowszym masowo produkowanym systemem artyleryjskim, opracowanym przez brytyjskiego giganta obronnego Bay Systems na początku 2000 roku i dopiero od 2005 wszedł do użytku w USA. To sprawia, że jest to najbardziej zaawansowany system artyleryjski w armii amerykańskiej. Należy również zauważyć, że istnieją 3 wersje M777. Podstawowy z optycznymi pomocami celowniczymi, które później zostały zmodernizowane. A1, tutaj dodano cyfrowy system kierowania ogniem z nawigacją inercyjną i satelitarną. Oraz najnowocześniejszy A2 z możliwością wystrzeliwania precyzyjnych pocisków M982 Excalibur. Na razie trudno powiedzieć, które M777 wzmacniają siły zbrojne Ukrainy. Sęk w tym, że USA przekazuje 90 haubic z zasobów Korpusu Piechoty Morskiej uzbrojonych w wersję A2, a także sił lądowych, gdzie na uzbrojeniu są dostępne obie wersje. W Australii w służbie znajduje się tylko wersja A2, z czego 6 zostało przekazanych, podczas gdy Kanada oddała haubice wraz z pociskami Excalibur, co również bezpośrednio wskazuje na wersję broni. Oznacza to, że każdy z tych M777 zawiera najważniejszy element – cyfrowy system kierowania ogniem, który, nawiasem mówiąc, jest podobny do systemu słynnych dział samobieżnych M109A6 Paladin. To ona zajmuje się wszystkimi niezbędnymi obliczeniami dla dokładnego ostrzału. Pod względem zasięgu ten system artyleryjski 155 mm ma długość lufy 39 kalibrów, co pozwala na wystrzeliwanie konwencjonalnych pocisków M107 na odległość blisko 24 km. Przy zastosowaniu pocisków o ulepszonej aerodynamice ERFB zasięg ognia wynosi 30 km. Z najnowszym amerykańskim M795 do 37 km, a z precyzyjnym pociskiem Excalibur do 40 km.
Co taki zasięg oznacza w praktyce, łatwo zobrazować w porównaniu z najpopularniejszym systemem artyleryjskim armii rosyjskiej. Chałbica msta, charakterystyka kalibru 152 mm, o zasięgu ognia 24,7 km, czyli przewaga 5 km w zasięgu od momentu użycia. Niszczenie celów za pomocą Excalibara jest już możliwe z przewagą 15 km, co po prostu całkowicie przechyla szale. Należy uznać za sprawiedliwe, że artyleria holowana jest gorsza od artylerii samobieżnej pod względem efektywności. Mniejsza zwrotność, potrzebny dodatkowy czas na rozstawienie i opuszczenie pozycji. Jednak w logice Pentagonu, który zdecydował się przekazać holowane wyposażenie, jest żelazna logika. Chodzi o to, że w amerykańskiej armii są tylko dwa systemy 155 mm, M777 oraz samobieżny M109A6 Paladin na gąsienicach. Gdyby wybór padł na to drugie, wymagałoby to wdrożenia znacznie większego systemu wsparcia oraz szkolenia. Należy również mieć na uwadze, że gąsienicowy Paladin ma mniejszą mobilność operacyjną i przenoszenie go na znaczne odległości, np. między regionami Chersonia i Doniecka, możliwe jest tylko na przyczepach lub koleją. Holowany M777 nie ma takiego problemu i jest znacznie bardziej mobilny pod względem operacyjnym. Tym bardziej, że w jednostkach artyleryjskich Sił Zbrojnych Ukrainy pozostaje duża liczba wyposażenia holowanego, więc dla samych wojsk jest to po prostu modernizacja jednej broni na drugą. A dzięki łatwiejszej obsłudze i krótkoterminowemu szkoleniu możliwe jest używanie M777 w bitwach po tygodniowym szkoleniu ekspresowym. A przynajmniej o rozpoczęciu szkolenia z tak krótkim programem w USA oficjalnie mówiono jeszcze 19 kwietnia. Jeśli chodzi o koszt M777, znany jest kontrakt z 2008 roku z Kanadą, zgodnie z którym zapłacono 114 milionów dolarów za 37 dział wraz z wyposażeniem i usługami, co daje przybliżoną cenę M777 w wysokości 3 900 000 dolarów za sztukę. Obecnie toczą się najcięższe walki pozycyjne od początku wojny dla ukraińskiej armii, ponieważ Rosji udało się zapewnić na mocno skróconej linii frontu 10-krotną przewagę nad Ukrainą w kwestii artylerii i systemów wyrzutni rakietowych różnego kalibru. Chociaż w zasadzie te bronie są w większości przestarzałe, jeszcze z czasów sowieckich, to jednak wyrządzają znaczne szkody ukraińskim obrońcom. Więc jeśli Polska tylko w ostatnim czasie przekazała 200 mocno zmodernizowanych czołgów T-72, nie licząc różnych rodzajów uzbrojenia, to inne kraje zachodnie nie spieszą się ze wsparciem ciężkim uzbrojeniem Ukrainie, które pozwoliłoby chociaż zbliżyć się do liczby artylerii, którą dysponuje Rosja. Oczywiście nie należy zapominać o Czechach i Łotwie, które też doskonale wiedzą, co oznacza rosyjski świat i zaraz po rozpoczęciu wojny, bez biurokratycznych opóźnień, rozpoczęły dostarczanie broni. Jednak w ostatnim czasie coraz częściej słyszy się głosy znanych polityków, którzy mówią, że nie ma potrzeby wpędzać szczura w ślepy zaułek i sugerują Ukrainie oddanie części terytoriów wraz z lokalną ludnością, a władze tych krajów w każdy możliwy sposób opóźniają proces dostarczania broni ofensywnej. To wszystko na dziś. Jeżeli dowiedziałeś się czegoś nowego, pamiętaj, aby polubić to wideo, zostawić komentarz i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce!